Więc zacznę od tego. Wielkie brawa dla chłopaków i zostawili, tak jak w ostatnim meczu z Garbarnią, bardzo dużo zdrowia. Widać, że pomimo tych trudów meczów, które ostatnio rozgrywamy, mają to serducho i to pozwala nam uzyskiwać pozytywne rezultaty. Jeśli chodzi o samo spotkanie, wiedzieliśmy, że Chojniczanka jest bardzo wymagającym przeciwnikiem. Wiedzieliśmy, że musimy sprostać bardzo dobrym zawodnikom i tutaj, tak jak powiedziałem, no duże brawa dla chłopaków, bo udało się to. Statystyki suche nigdy nie grały. Najważniejsze jest tak, kto strzelił jedną bramkę więcej. My to dzisiaj uczyniliśmy i tak jak mówię, duże brawa. Chciałbym złożyć gratulacje całej drużynie Skry za awans do finału barażów. My byliśmy do tego meczu kapitalnie przygotowani i od pierwszej do ostatniej minuty było widać to na boisku. Podziękowałem moim piłkarzom za te 2 tygodnie, za ten mecz, za walkę do końca. Wygrał dzisiaj zespół, który zdobył tą najważniejszą rzecz, czyli bramkę, ale wydaje mi się, że to my byliśmy zespołem, który dominował, zespołem, który próbował tłamsić przeciwnika i tworzyć sytuacje podbramkowe. Czasami tak jest, że te doskonałe sytuacje, które są, nie zamieniają się na bramkę. Gdzieś wchodzi jakaś frustracja, jakaś taka wewnętrzna niemoc. Ja do końca wierzyłem w to, że my tą bramkę, która nam przedłuży szansę zdobycia kolejnej, zdobędziemy. Tak się nie stało. Na pewno przed nami, czy za nami. Za nami jest ten mecz ostatni. Bardzo trudne chwile na dzień dobry, ale powiedziałem chłopakom w szatni, że mocni wyciągną lekcję z tego dzisiejszego meczu i jeśli wyciągniemy tą lekcję, wyciągniemy ten element jakby pokory takiej sportowej, to będziemy drużyną, która w przyszłym sezonie, mam nadzieję, skutecznie będzie walczyła o awans do pierwszej ligi. Tak podejrzewam, bo mówił trener o tym, że wierzył, że strzelimy. Podejrzewam, że te 3 ostatnie zmiany w końcówce, to one były tak późno z tego względu, że trener wierzy w to, że chociaż strzelimy jedną bramkę, dzięki czemu zagramy dogrywkę, czy się mylę? Znaczy, nie byłem dzisiaj zbyt radykalny i zbyt pochopny w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian, bo zbyt dobrze układała się gra na boisku. Nie chciałem nic popsuć. Dochodziliśmy bardzo często do sytuacji podbramkowych, gdzieś wiązaliśmy grę, szybko odbieraliśmy piłkę i nie było ku temu, że tak powiem, potrzeby. Potem te 3 zmiany były spowodowane regulaminem. Znaczy, mamy 3 przerwy. Dokonałem najpierw 2 roszad, żeby jakby to powiedzieć, bardziej uskrzydlić nasze akcje. Potem to już była taka zmiana, która miała dodać nam być może trochę nowego ducha. Też to nie pomogło. Szkoda i na pewno dzisiaj w Chojnicach jest smutno. Ja mogę jedną rzecz obiecać, że zrobię wszystko, żeby ta drużyna powstała i w nowym sezonie grała równie atrakcyjny futbol, trochę skuteczniejszy. Dziękuję bardzo.